Jan Mosiński. Oczywiście. To teraz Studenci dla Rzeczypospolitej. Panie pośle, ja pociągnę temat JOW-ów. Rolnicy są grupą społeczną dosyć skupioną terytorialnie, no bo siłą rzeczy nie zamieszkują w miastach, więc nie są równomiernie rozsiani po całym kraju. Jednocześnie wy jesteście oczywiście partią, która, no przy tym są grupą, która na terenach, które zamieszkuje, jest w zasadzie jedyną bądź dominującą. Wy zaś jesteście partią tradycyjnie, teoretycznie walczącą o interesy rolników. System JOW-ów, jak wiadomo, punktuje partie, które mają elektorat właśnie skupiony terytorialnie. Dlaczego wobec tego wy się temu systemowi sprzeciwiacie, jak powiedział wasz prezes Janusz Piechociński, skoro teoretycznie powinien być dla was idealny. W okręgach o przewadze terenów wiejskich powinniście mieć zwycięstwo w kieszeni. Znaczy, to tylko dlatego, że ta wasza służba wsi wygląda tak, jak wygląda, czy może są jeszcze jakieś inne powody? Znaczy, ja przede wszystkim nie lubię w polityce rzucania się od ściany do ściany. Ja jestem gotowy i Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe rozmawiać o modyfikacji obecnego systemu, ale nie na zasadzie, że przerzucamy się z proporcjonalnego na JOW-y. Bo proszę zauważyć, wybierzemy sobie 460 powiatowych posłów, tak? Bo to tak mniej więcej. Słuchajcie, dobry gościu z taką kasą albo duży pracodawca to sobie kupi ten mandat. A teraz, jeżeli wprowadzimy tych 460 powiatowych posłów, to co oni będą mieli zakodowane w pierwszej kolejności? Dobro państwa? Szersze wizje? Czy będą patrzeć na swój powiat? Jak z tego utworzyć większość parlamentarną, która wyłoniłaby większościowy, stabilny rząd? To po pierwsze. A druga sprawa. To jest to drugie nieszczęsne pytanie. Co do finansowania partii politycznych, w ogóle się dziwię, że nikt o to nie zapytał. Daję wam tak na marginesie. To na początku tego kolejnego wieku przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu wszystkie partie zagłosowały, żeby skasować prowadzenie działalności gospodarczej przez partie. I wówczas powiedziały, że idziemy na finansowanie z budżetu. Był to cios wymierzony w Polskie Stronnictwo Ludowe, bo my przez te wszystkie lata mieliśmy trochę majątku, tych nieruchomości. Potem tylko problemy mieliśmy. Panie z tymi pośle, obiecałem, stop. Ale muszę skończyć. No, ale dobra, i teraz krótko. Powiem taką rzecz. Proszę zauważyć, pan prezydent zafundował nam referendum za 100 milionów złotych, a roczne finansowanie wszystkich partii politycznych to jest 50 milionów. Jaki jest sens tego w ogóle? Młodzież... A chcemy finansowanie dać pod stół? Proszę bardzo. Młodzież Wszechpolska, proszę krótko.